Dzień dobry, dzisiaj jest piątek, wczoraj zaciąg jest skończony, jak widzicie wszystko wypędzone, całe 280 sztuk jest wypędzone, dzisiaj bo połowa wyleciała, połowę wygoniłem sam, jasne leciutkie do lotu, jeszcze nie sprzedane, bo okazało się, że za drogą sprzedaję, także pójdą za tydzień w górę. No i wszystkie wypędziłem, jutro też ich wypędzę wszystkie i jutro sprzątanie budy w sobotę lub przeniosę ostatecznie na niedzielę. Wczoraj po zaciągu ich jeszcze otworzyłem, no to wyleciało może tam z 10 sztuk. Dzisiaj przyjechałem z pracy, to siedziała połowa, drugą połowę na siłę wypędziłem, także wszystkie wyleciały. Jasne w jednym kąciku się trzymają. Ale leciutkie są do lotu, muszę wam powiedzieć. No i tak szczerze mówiąc, to nie ma co nagrywać zbytnio. Siedzą teraz, jeszcze tydzień posiedzą. Jakoś mi się silnie nie spieszy z ich otwieraniem, już jak posiedziały tyle, to jeszcze ten tydzień mnie nie zbawi. Dobrze się udało ten zaciąg skończyć wczoraj, zrobić, bo deszcze są straszne. Pogoda, i nie można w deszczu robić, wiadomo. A trochę w gołębniku mam sprzątania. No, jak widzicie, jasne są. Tam ludzie piszą. Jasne są mniej niż 30 zł za sztukę, że już tak powiem. Po ile, ale to i tak jest jeszcze za drogo. Ale stoją na baczność. A i zobaczymy. W budzie mówię pusto, to już wleciały tylko tu trzy jasne. I wyszwance, bo mają jajka, ale tak jak mówiłem, nie zabieram. Widać całkiem od jasnych spoko, bo one tutaj siedzą. Syfu już się trochę narobiło. Muszę wam powiedzieć tak, że z tą wentylacją tutaj jak stoję gdzieś jedzenie, to ciągnie trochę. Ale już jak wejdę tutaj do duków, to już jest bardziej spoko, ale już moment, zobaczcie jak narobiły. Także... O, deseczki się roześkrzyły, nie wyjdą, także szpachelka jutro. Albo w sobotę, albo w niedzielę. No. I jedziemy ze sprzątaniem. Ciemne też w kupce, w grupce. Bociany środkiem. No i co tu nagrywać, panowie? Taki krótki film dzisiaj. Następny film to już będzie chyba otwarcie. Chciałem, muszę jeszcze te ciemne, chciałem obrączki pozakładać. Zielone, żeby wiedzieć, no bo wiadomo, sąsiedzi mają też ciemne i murzyny, żeby wiedzieć, czy to swojego nie łapać. Latają, to teraz to się uspokoiło, ale wcześniej wygnałem. A jeszcze mam takiego młodego bociana. Dwa, tu jest jeden starszy, zobaczcie, a tu jest drugi młodszy. Jeden z tych młodszych miał krzywą nogę. No to ten. To go, że tak powiem, skierowałem do świętego Piotra. A jest jeden żałobnik, tam taki burasek na sztukę. Także na razie się obsada nie zmieniła, no by się zmieniła, gdybym strzelał jasne, to bym dokupił ciemnych i murzynów. Ale nie strzelałem jasnych, no to może dobrze, może źle, zobaczymy. No i można powiedzieć, że cały dach jest zapełniony ptakami, ale jeszcze trochę by weszło. No nie ma co nagrywać, no. Dobra, to dzisiaj będzie też krótki film. Następny z otwarcia już będzie na pewno dłuższy, bo coś się będzie działo.
A dzisiaj to niech siedzą, jeszcze niech się przyzwyczajają do nowej budy. Zaciąg jest, także to tyle na dzisiaj. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich ciepło. No i co? Spotykamy się gdzieś za tydzień przy otwarciu. A takie, panowie, mam widoczek z tarasu. I na ptaszki. Gdzieś tu był kolorowy. Jest, ale nie widzicie go pewnie. O, jest. I sarenki chodzą. Za gomnikiem są teraz. No i oczywiście widok na gołębnik, tak. Nawet sąsiadów trochę widzę, czy już goniają. Idealne miejsce do obserwowania. I dla jastrzębia pewnie też wszystko widać. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam. No, powiem wam, że wieczór, wchodzenie, no to kurna, już tu pół godziny odpierdzielają pod tą siatką, dopiero połowa weszła, ale bocianów większość na dachu. Dobrze ta siata jest. Wymęczą się, wymęczą i będą musiały wejść. Gdyby tej siaty nie było, to już by szukały cholera wie czego. Najszybciej weszły murzyny. Murzyny weszły, został tylko jeden murzyn. Chyba na dachu, a wszystkie murzyny 50 weszło. Znaczy tam ich dokładnie jest chyba 47. To wszystkie weszły, a najwięcej zostało bocianów. To jeszcze taka dogrywka wieczorem, ale na szczęście zobaczcie, jak się zachowują. Siwy uderzył w siatkę, od razu tutaj popłoch. Ale dobrze, wyjść nie wyjdą, zmęczą się, głód ich zmęczy. Nawet będą nocować, pół srał ich pies. Na drugi dzień wejdą, głód ich zmusi. Z tą siatką to jest jednak wygoda, panowie. Tak jakby je przenosił bez siatki, to nie ma opcji. Wszystkie by były na starej budzie. A tak z tydzień pod siatą posiedzą. Aż się nauczą i polubią nową budę. A przynajmniej jej zaakceptują. A to się nie ma co dziwić. Wychowane wszystkie na jednej budzie. Siata, można powiedzieć, pierwszy raz pod siatą. Także są w szoku. Ale do wszystkiego się można przyzwyczaić. Także ja jestem zadowolony z tej siaty. To naprawdę jest wygoda. Już pomijając łapanie, to nawet przychować gołębie, to kiedyś jak nie byłoby siatki, gdybyś puścił świeże gołębie, noc by przyszła. Ile razy się zrywały, szukały wejść, bo wejść nie umiały. Ile razy szukały domu. Ile to się godzin nastało przy puszczaniu, żeby to wszystko weszło. Pojedynczo jakoś tam wchodzą, ale to jeszcze potrwa. A mówię, co nie potrwa, to niech nocuje, rano wejdzie, jak głód zmusi. No. Dobra, jeszcze raz, po raz trzeci już pozdrawiam wszystkich. I do następnego razu z otwarcia, a ja będę ich tutaj, o. Jaka to energia wszystko rozpiera i w budzie, i na gołębniku. Szok dla nich, szok. Ale dobrze. Niech tak będzie.